Tryby pracy, korygowanie położeń krańcowych. W przypadku napędu Starkus F-35 centrala sterująca jest zintegrowana z głowicą napędu. Przyciski znajdujące się na centralce mogą mieć podwójne funkcje, w zależności od długości, z jaką się je przytrzymuje po naciśnięciu. Aby zdefiniować sposób otwierania i zamykania bramy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez około 6 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się 0. Następnie przy użyciu przycisku UP należy wybrać w menu parametr 1 i zatwierdzić wybór przyciskiem SET. Na wyświetlaczu pojawi się parametr 1.0. Ponownie naciskamy przycisk SET. Po wejściu w ustawienia możemy zmienić tryb otwierania i zamykania. W trybie pierwszym otwieranie i zamykanie bramy wymaga przytrzymywania przycisku. W trybie drugim otwieranie wymaga pojedynczego naciśnięcia przycisku, zamykanie wymaga przytrzymywania przycisku. W trybie trzecim otwieranie wymaga przytrzymywania przycisku, zamykanie wymaga pojedynczego naciśnięcia przycisku. W trybie czwartym otwieranie i zamykanie wymaga pojedynczego naciśnięcia przycisku. Aby skorygować wysokość wyłączenia działania zabezpieczenia krawędziowego, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez około 6 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się 0. Następnie przy użyciu przycisku UP należy wybrać w menu parametr 1 i zatwierdzić wybór przyciskiem SET. Na wyświetlaczu pojawi się parametr 1.0. Przyciskiem UP wybieramy parametr 1.1 i zatwierdzamy przyciskiem SET. W tym miejscu możemy wybrać wartość od 1 do F, co odpowiada zakresowi regulacji od 20 do 50 mm, w zależności od zamontowanego prowadzenia bramy i rozmiaru bębnów. Aby skorygować pozycję krańcową otwarcia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez około 6 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się 0. Następnie przy użyciu przycisku UP należy wybrać w menu parametr 1 i zatwierdzić wybór przyciskiem SET. Na wyświetlaczu pojawi się parametr 1.0. Przyciskiem UP wybieramy parametr 1.2 i zatwierdzamy przyciskiem SET. W tym miejscu możemy wybrać wartość od 0 do F, co oznacza zmianę położenia krańcowego w kierunku otwierania lub minus F do 0, co oznacza zmianę położenia krańcowego w kierunku zamykania. Wartości te odpowiadają zakresowi regulacji od 20 do 50 mm, w zależności od zamontowanego prowadzenia bramy i rozmiaru bębnu. Aby skorygować pozycję krańcową otwarcia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez około 6 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się 0. Następnie przy użyciu przycisku UP należy wybrać w menu parametr 1 i zatwierdzić wybór przyciskiem SET. Na wyświetlaczu pojawi się parametr 1.0. Wybieramy parametr 1.3 przyciskiem UP i zatwierdzamy przyciskiem SET. W tym miejscu możemy wybrać wartość od 0 do F, co oznacza zmianę położenia krańcowego w kierunku zamykania lub minus F do 0, co oznacza zmianę położenia krańcowego w kierunku otwierania. Wartości te odpowiadają zakresowi regulacji od 20 do 50 mm, w zależności od zamontowanego prowadzenia bramy i rozmiaru bębnów.